Spotkanie odbyło się w Miejskim Centrum Kultury. Na liście obecności znalazło się 35 nazwisk. Nie wszyscy jednak stawili się w wyznaczonym miejscu. Spotkanie jest spowodowane wnioskiem kilku radnych złożonym w celu odwołania przewodniczącej Rady Miejskiej. Uznałem, że to nie jest to, co powinno się w tym mieście dziać. Powinniśmy się raczej koncentrować na tym, ażeby nasz miasto, nasz region się rozwijał, na pracy z tym związanej. Mamy dużo więcej problemów, myślę. Powinniśmy się koncentrować chociażby na zapewnieniu pracy w spółkach kopalni, elektrowni, w samej kopalni, elektrowni, ażeby dbać o to, żeby był napływ młodych Bełchatowian właśnie do tych zakładów. I powinniśmy jako parlamentarzyści, te osoby, które podjęły się tej służby publicznej, czyli samorządowcy, no, starać się na tym polu raczej wykazywać swoją aktywność. Wniosek o odwołanie Elżbiety Naturalnej złożyło 6 radnych. Wśród nich znalazły się osoby reprezentujące Prawo i Sprawiedliwość. Nieodpowiedzialna decyzja kilku radnych i to jeszcze... Właściwie tam jest tylko 2 radnych należących do Prawa i Sprawiedliwości. I ta decyzja jest dla mnie naprawdę niezrozumiała i podstawa prawna, która tam jest przytoczona, kompletnie jest nieprawdziwa i na niej nie można się opierać przy takim wniosku. Więc tak do końca no nie wiem, czym się ci radni kierują, bo tak jak mówię, to nie jest dobre dla miasta. Głos w sprawie zabrała także Elżbieta Naturalna, która podkreślała, że była zaskoczona całą sytuacją. Tak, był zaskoczeniem, ale to już nie o to zaskoczenie chodzi, chodzi o jego zasadność merytoryczną. Ja oczywiście nie mogłam pozwolić na to, żeby ten wniosek pozostał bez analizy prawnej. Obejmując funkcję przewodniczącej rady i stanowisko sekretarza powiatu, bo są to 2 różne rzeczy, byłam przekonana i miałam pełną jakby wiedzę tutaj co do możliwości łączenia tych stanowisk i jestem pewna, że nie ma żadnych przeszkód prawnych. Otóż to, że jestem przewodniczącą Rady Miejskiej, wszelkie uprawnienia tutaj wynikają tylko i wyłącznie są wpisane w istotę mandatu radnej. Natomiast przewodnicząca jest tylko funkcyjną radną i ustawa reguluje kwestie ewentualnych kolizji co do sprawowania mandatu radnej. Nie mogłabym być sekretarzem w jednostce samorządu, w której sprawuję mandat, a więc na przykład w Urzędzie Miasta. Nie mogłabym wchodzić w skład zarządu powiatu. Natomiast jako sekretarz powiatu nie jestem osobą decyzyjną w powiecie i ustawodawca reguluje kwestie konfliktów w sprawowaniu mandatu radnej, tak jak powiedziałam, a jako przewodnicząca jestem tylko i wyłącznie radną funkcyjną. Jak najbardziej czuję się spokojna. Mogę być sekretarzem powiatu i mogę pełnić funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej. Brak jedności w działaniu spowodował, że wczoraj do Bełchatowa przyjechał Bartłomiej Misiewicz, szef gabinetu politycznego ministra Macierewicza i rzecznik prasowy MON. Trzeba spotkanie na szczycie, żeby tutaj zaprowadzić porządek w Bełchatowie? Ale w jakim zakresie porządek? Porządek w sensie, żeby w PiS-ie była zgoda. Ale w PiS-ie panuje zgoda. Wprowadzamy dobrą zmianę na wszystkich szczeblach. Akurat tutaj powiecie bełchatowskim, mieście Bełchatowie widać to najlepiej, dlatego że na wszystkich szczeblach Prawo i Sprawiedliwość zostało obdarzone tym zaufaniem społecznym i wykonuje mandat powierzony przez wyborców do tego, żeby oczyszczać miasto i służyć mieszkańcom zarówno miasta, jak i powiatu. W związku z powyższym wszystko jest realizowane. Rutynowe spotkanie, takich spotkań będzie teraz więcej z racji tego, że pełnomocnik okręgu, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz jest żywo zainteresowany tym, co dzieje się w strukturach. Warto jednak przypomnieć, że miesiące mijają, a powiat bełchatowski ciągle jest bez wicestarosty. Funkcję tę oficjalnie ciągle pełni Grzegorz Gryczka, lider ziemi bełchatowskiej, choć 13 maja został odwołany przez radnych z tej funkcji. To jest decyzja, którą trzeba jak najszybciej podjąć, ażeby starostwo mogło normalnie funkcjonować, bo to oczywiście wprowadza pewną niestabilność w pracy jednostki samorządowej. Myślę, że starosta tutaj ma dosyć duży problem. Ja z własnej inicjatywy występowałem chociażby do senatora z prośbą o jak najszybsze, jako do pełnomocnika okręgowego, jak najszybciej unormowanie tej sytuacji. Zrobiłem to w porozumieniu ze starostą Wyczachowskim. Prosiłem również o taką formę mediacji tutaj panią poseł Anię Milczanowską. Rozmawialiśmy
rozmawialiśmy w naszym gronie. No przykro mi, że nie ma tutaj żadnego efektu tej rozmowy, bo myślę, że to jest sytuacja, która powinna zostać bardzo szybko rozwiązana dla dobra mieszkańców powiatu, dla właściwego funkcjonowania urzędu. Ale co, potrzeba spotkania na szczycie, żeby to wszystko u Was się unormowało? Wie Pani, to tak jak, nie wiem, w dużej firmie czasami, no po prostu czasami musi przyjechać szef i musi powiedzieć, panie, panowie, jest pewien cel i należy się mu podporządkować i należy własne jakieś urazy, własne pomysły podporządkować jednak pewnej idei. No dlatego, że mamy tak dużo kandydatur do wyboru, bardzo osób kompetentnych i uczciwych, że nie możemy się zdecydować na tą jedną, stąd tak długo to trwa, ale ja jestem przekonany, że w najbliższym czasie już jakieś decyzje zostaną podjęte i będzie można w jeszcze większym stopniu skupić się na wykonywanej przez poszczególnych decydentów swojej pracy. Naprawdę ja bym tutaj nie tworzył jakichś sytuacji, które nie mają miejsca. Nie ma żadnych problemów, żadnych awantur, żadnych kłótni. Kłótni oficjalnie brak, a działania przedstawicieli PiS, którzy podpisali wniosek o odwołanie przewodniczącej, zostały podsumowane w sposób następujący. Jakby to powiedzieć kolokwialnie, proszę mi wybaczyć, no tylko krowa się nie myli, niestety różne sytuacje mogą się zdarzyć, to, że będą rozliczane, no to jest rzecz oczywista w takich strukturach i takich organizacjach, jak chociażby Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce. Niemniej, tak jak mówię, nie odbierajmy nikomu prawa do popełniania błędów i wyciągania z tego wniosków. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dojdzie do kolejnego spotkania z szefem gabinetu politycznego ministra Macierewicza.